W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 24 września 2023 roku, w 16 niedzielę po Trójcy Świętej, bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i tych, którzy oglądają codziennik biblijny, chcę przywitać w ten dzień, który dał nam Pan, w tą radosną niedzielę. To wielki darowany czas, by każdy i każda z nas mógł wsłuchiwać się i wczytywać w słowo dzisiejszego dnia, które zapisane jest w liście do Hebrajczyków w rozdziale 10, gdzie w wierszach od 35 przez 36 i 8 werset takie czytamy słowa. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Uwierzyć. To jakże ważne dla nas w codziennym życiu z Bogiem. Wiara, której potrzebujemy nie tylko w tym świątecznym dniu, ale w każdym momencie i chwili naszego życia, daje nam siłę do tego, by iść. Do tego, by podejmować różne wyzwania, różne zadania, by zmierzać się nieraz z wieloma przeciwnościami i mimo doświadczeń, nieraz upadków, iść dalej, wiedząc, że w tej naszej pielgrzymce, tu doczesnej, a potem wiecznej, nie jesteśmy sami. Świąteczny dzień w sposób szczególny nas uwrażliwia na relacje z Bogiem. Na tą ufność, pewność, o której pisze autor listu do Hebrajczyków. Bo czeka wielka, wspaniała zapłata. I potrzeba nam niezwykłej mobilizacji, wielu sił do tego, by w tym biegu, w tej drodze wytrwać. Potrzeba nam sił, zdrowia, a nade wszystko tego, czego potrzebujemy, Bożego błogosławieństwa, by zaczerpnąć z życiodajnego źródła, które i dla nas wytryska, które i dla nas zawsze emanuje, które dla nas jest życiem. Będąc tu, na rybnickiej ziemi, w ewangelickim kościele apostołów Piotra i Pawła, doświadczamy śladów Bożej miłości. Doświadczamy Jego bliskości w naszej codzienności. I za autorem listu do Hebrajczyków możemy i dziś próbować, każdy z nas, gdziekolwiek się znajduje, wypełniać wolę Bożą, by dostąpić tego, co On obiecał, tego, co zapowiedział i tego, co realizuje się tu teraz, jak i potem. Człowiek, który uwierzył, faktycznie rodzi się na nowo. Już nie tylko do życia tego bliskiego naszym sercom, ale przede wszystkim do tego w Bożym Królestwie. Uwierzyć, czyli być sprawiedliwym, w którym Bóg ma upodobanie. Dlatego autor listu i nam dziś przypomina, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Człowiek, którego sercu została rozbudzona wiara, zostaje powołany do grona Jego uczniów, współwyznawców Chrystusa Jezusa, naszego Pana. I to słowo dziś będzie wybrzmiewało w naszych kościołach, kaplicach, domach modlitwy. Słowo skierowane do 12 apostołów,
ale także i do każdej i każdego z nas. Pójdź za mną. Może wyśpiewamy dziś te słowa znanej pieśni. Życzę wam, abyśmy w Bożej bliskości i w obecności naszego Stwórcy mogli iść z wiarą, bo ona zawsze dawała nam motywację i siłę do różnych przeciwności. By nadzieja nas nie opuszczała i miłość nas wszystkich ogarniała. Miłość do bliźniego, nade wszystko do Boga. Jak mówi jedno z haseł biblijnych dnia, dnia będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Wszystkiego, co najlepsze na ten dzisiejszy radosny dzień, jak i cały nowy tydzień, który przed nami. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia. Błogosławionej niedzieli. Amen.